Szanowni Państwo, jak wyglądają obrady na sesji Rady Miasta, to Państwo widzą i słyszą dzięki telewizji Kraśnik. Przez 4 lata przewija się jeden temat, jakim to utracjuszem, złodziejem był poprzedni burmistrz, jak zaprzepaścił szansę rozwoju miasta i jak bardzo go zadłużył. Radni nowej ekipy wraz z burmistrzem, składając ślubowanie, gaworzyli o pracy ponad podziałami politycznymi. Tylko dla dobra mieszkańców. Jak to się ma do rzeczywistości? To widać. Zacznę od tego, że burmistrz i jego ekipa lekceważą interpelacje i zapytania radnych, nie odpowiadając na nie lub odpowiadając zdawkowo, nie zawsze sensownie. Zapominają, że lekceważąc radnych, lekceważą wyborców. No, ale to jest dobra obrona przed atakami skierowanymi na Urząd Miasta i Burmistrza. Proszę Państwa, na to świetlaną ekipę kładą się cienie niektórych posunięć burmistrza. Oto kilka kwiatków z całego bukietu spraw, o których jakoś zarówno radni, wierni pallatyni burmistrza, jak i złotousty, mający patent na wszelkie mądrości redaktor życia Kraśnika, milczą. Rok 2010. Zadłużenie 33 miliony. Na koncie 10 milionów. Miasto kwitnie. Rok 2014. Zadłużenie 36 milionów. Z konta znika 10 milionów. Wyparowało? Nie ma odpowiedzi. Subwencja oświatowa, która przez 4 lata jest tematem wiodącym. Znów słyszymy, jak poprzednia ekipa i tak dalej, ale nikt nie raczy powiedzieć, że na tej subwencji najwięcej zyskała szkoła numer 3, gdzie dyrektorem był 5-minutowy burmistrz, pan Dubiel. Swojego się nie rusza. Następna sprawa, która ujrzała światło dzienne, to umarzanie podatków najbogatszym firmom, takim jak Bumar. Ale dla fabryki już pomocy zabrakło. Najbogatszym trzeba pomóc, biednych straszy się komornikiem. Zapytam jak radna Knyś. Panie burmistrzu, co zrobił pan w sprawach zatrzymania firmy Solidarność, kiedy właściciel szykował się do jej sprzedania? Nic. I około 100 osób zostało pozbawionych pracy. W tym czasie, za pana zgodą, powstały 4 markety, spychające rodzimy handel na margines lub zmuszające je do likwidacji. Odeszli ci, co nie dali rady konkurencji. To jest ta tak pięknie obiecywana troska o małe rodzinne firmy i miejsca pracy. Nepotyzm nowej ekipy i burmistrza pobił na głowę poprzedniego. Dziś całe rodziny są zatrudniane, byle były tylko z tej odpowiedniej strony. Jakoś to nie razi złotoustego redaktora życia Kraśnika. Jak pięknie rozwija się miasto, pieje z zachwytu redaktor, a ranking przeprowadzony przez Wirtualną Polskę zalicza Kraśnik do najbiedniejszych miast Polski. Obok Świdnika czy Hrubieszowa. O kulturze nie wspomnę, bo nie ma o czym. W zamian została zlikwidowana impreza promująca Kraśnik Kup Pan Cegłę. Został zlikwidowany rajd rowerowy Kraśnik Lwów, który zyskał już rangę międzynarodową. Można by tak wymieniać jeszcze wiele innych spraw, ale o tym, jak pracują radni i burmistrz, Państwo sami oceniają, oglądając transmisję przeprowadzaną przez telewizję Kraśnik. Z poważaniem, Bożena Kręgiel. Na czerwcowej sesji Rady Miasta padła propozycja ze strony urzędników burmistrza sprzedaży działki, na której znajduje się obecnie stare targowisko przy ulicy Belladyny. Pieniądze pozyskane w ten sposób miałyby zasilić konto Centrum Kultury i Promocji i być przeznaczone na modernizację sali kinowej. Propozycja ta wywołała oburzenie handlujących na targowisku, ale i nie tylko. Do protestu przyłączają się licznie wszyscy kraśniczanie. Na ostatniej sesji Rady Miasta Barbara Jarosz, skarbnik miasta, informowała. Przesunięcie na dotację dla CKIP, ponieważ CKIP miał być realizatorem, jako posiadający osobowość prawną. Oni składali wniosek i oni byliby realizatorem.
Natomiast brakujące 200 tysięcy, chodzi o wkład własny. 200 tysięcy tutaj jest propozycja, żeby, ponieważ targowisko i do końca roku będzie przeniesione, żeby spróbować sprzedać tą działkę, jeżeli chodzi o stare targowisko. I wprowadzić tutaj 200 tysięcy po stronie dochodów ze sprzedaży majątku i tu tym pokryć tą część 200 tysięcy, wtedy mielibyśmy 589 tysięcy 508 zł z przeznaczeniem właśnie na tą remont tej sali. Czyli remont sali kinowej w Centrum Kultury i Promocji miałby się odbyć kosztem targowiska przy ulicy Balladyny i kosztem ludzi, którzy tam pracują. Kwestia targowiska w dzielnicy Fabrycznej to już od dłuższego czasu temat kontrowersyjny. Obecne władze miasta zdecydowały się na wybudowanie nowego targowiska przy FLT. Jednak przy podejmowaniu tej decyzji burmistrz i jego urzędnicy nie wzięli pod uwagę zdania handlujących przy ulicy Balladyny, ani również ich klientów. Jednak mleko się rozlało. Przy fabryce powstało nowe targowisko za duże pieniądze, które przez 5 dni w tygodniu świeci pustkami, ponieważ ani handlujący, ani kupujący nie zaakceptowali tego miejsca. Do tego doszła ostatnio informacja o chęci sprzedaży przez miasto działki przy Balladyny. Kupcy mający tam swoje stoiska są oburzeni tą propozycją. Burmistrz chce nas pozbawić miejsc pracy, mówią. Słyszał pan o pomyśle, że tutaj miasto chce sprzedać, że tak powiem, ten teren. Zły pomysł, bym powiedział od razu. Zły pomysł, dlaczego według pana? Proszę pani, my tu jesteśmy już, tak jak ja na przykład, od ponad 20 lat. I to jest nasze miejsce pracy, nasz chleb po prostu. A tam, jak się pani już orientuje na pewno, tam ludzie przychodzą w sobotę i w niedzielę. A poza tym na tygodniu, to tam my nie mamy tam co szukać. Ja tam byłem parę razy, co wie pani, utargowałem, nawet na paliwo mi nie starczyło, żeby dojechać do domu. Taka jest prawda. Tutaj jest więcej ludzi po prostu. Więcej ludzi, ludzie się już przyzwyczaili. Większość ludzi tutaj jest starszych, emerytów, rencistów i przyjdzie sobie tutaj po prostu, ma wszędzie blisko, nie? Targowisko miejskie ma sens, jeżeli jest jak najbliżej centrum miasta. No to w ogóle miało sens zbudowanie tamtego... No to był właśnie poroniony pomysł od samego początku. Myśmy to mówili, ale to już było za późno, nie? Podobno jest jakaś akcja tutaj zbierania podpisów, taki protest. Tak, zbieramy podpisy, bo walczymy o swoje miejsca pracy. Czy państwo tutaj często przychodzą na to targowisko na zakupy? Czy częściej tam pod fabrykę? Tu więcej. A słyszała pani o pomyśle, że miasto chce sprzedać tutaj ten teren? No i z siłą, że... To by było bardzo niedobrze. Tutaj jest bardzo dobrze. Tutaj powinni sprzedawać. Tam jest za daleko. I tam bardzo mało chodzimy. Czyli tutaj częściej, tak? Bo bliżej. Tutaj jest najlepiej tutaj. Także tam to mało kto chodzi. Tutaj jest bardzo dobrze, jak ludzie tu się sprzedaje i kupujemy tu. Tam ja może raz byłam, a może nie. Podobno miasto teraz chce sprzedać ten teren i no, was... No przecież to jest takie wygodne. To jest dla nas bardzo wygodne, bo mamy blisko, mamy w miarę zadbane, czysto i wszystko jest. No a teraz jest pomysł właśnie, że chcą sprzedać tutaj tą ziemię. Bardzo źle, bo to jest dobry dochód dla Urzędu Miasta, z tego co wiem. A jakby było więcej, co tutaj, to jest dużo, wiem, bo jest bodajże ile? 400 tysięcy rocznie dochód. No to co, pójdzie za 800, 2 lata i resztę co? To jest, uważam, strata dla miasta. No, ale, a jeżeli dojdzie do tego już, bo być może dojdzie, no i co, to będzie market. Co tu jest proponowane? Tego nie wiem, nie powiem. A no właśnie, wszystko się robi za plecami. Marketów mamy już dosyć i z tego państwo nie ma dochodu. Tu centrum bo, mamy marketów. Bo podatków nie płacą, a my płacimy. I tu jest różnica. Ale będą chcieli was tam przenieść. Albo sami będziecie musieli się tam przenieść. No nie, nic na przymus. Chyba państwu i naszym urzędnikom zależy na tym. Tu jest dużo ludzi, którzy to jest jedyny dochód i mają rodziny na utrzymaniu. No to co, pójdą do pomocy społecznej? No chyba nie bardzo. Lepiej bardziej chyba, żeby każdy zarobił sam na siebie. No właśnie, bo tu chyba sprawa się właśnie rozbija o te miejsca pracy. Tutaj jest kilkadziesiąt miejsc pracy. Kilkadziesiąt miejsc pracy i to są ludzie, którzy z tego się utrzymują. No i proszę bardzo, niech dadzą miejsca pracy. Ludzie przejdą do innych, a jeszcze ludzi pozbawić pracy, no to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie mieli z czego żyć. Opłaty są, no niestety, coraz większe, woda jest bardzo droga. I z czego ludzie mają zapłacić? A mówi się o dzieciach. Dzieci mają być zadbane, dzieciom ma szkoła, jakie książki są drogie.
No niestety, na to trzeba wszystko, to o tym nikt nie myśli. Chcą, żeby się dzieci rodziły, a dzieci nie ma, bo dziecko je, naprawdę kosztuje utrzymanie, dziecka dużo kosztuje. Także to jest wszystko, mija się z celem. Słyszałam, że jest jakaś akcja protestacyjna tutaj prowadzona, tak? To znaczy może nie protestacyjna, tylko na tyle, w ogóle tutaj chcieliśmy się, co ludzie o tym mówią, no bo chwileczkę, ludzie podpisy składali, bo to są nasi klienci i też się musimy z nimi liczyć, no niestety. Jeżeli będzie na obrzeżach miasta, kto tam pójdzie? No tam raczej pusto jest na tygodniu. Tam jest pusto. My uważamy, że to trzeba było, naprawdę nie podoba nam się, bo w środku miasta nie ma to wyglądu. Owszem, doprowadzić to do porządku, zrobić podłoże. My mamy pomysł, żeby czy zrobić, wybudować nowe budki, co niezdatne, ustawić ich jakoś inaczej, żeby to wyglądało w środku miasta, ale żeby to miało wygląd estetyczny. No bo w tej chwili to jest naprawdę okropne. Zamiast wydawać... Robimy co możemy, staramy się, żeby czysto było, zmieniamy, o widzi pani, jakoś doprowadzamy do porządku, no ale to się tak nie da. Zamiast tam wydać pieniążki, tutaj można było zmodernizować. Zdecydowanie, trzeba było tu zmodernizować i zmieścilibyśmy się wszystkie i naprawdę dużo większe miasto miałoby dochód, naprawdę dużo większy. Bo to naraz, ja wiem, można sprzedać szybko, a później co? Tak troszeczkę po gospodarsku powinno się. No niestety my się wywodzimy z rodzin, gdzie się żyło po gospodarsku, inaczej się to robiło, także uważamy, że powinno być to z korzyścią, bo powinno się liczyć głosy i klientów, bo to są nasi klienci. No właśnie, rozmawialiście z klientami, zbieraliście podpisy, dużo podpisów zebrali. Dużo, na przykład my tutaj co zbierałaś co tego, to po prostu dwie osoby, co dużo ze wsi. To popodpisywało, co tutaj. Są za tym. No, uważam, że słowa klientów też się powinny głos liczyć. No przede wszystkim to dla... Bo dla nas nieważne, kto rządzi. Dla nas jest ważne, żeby było to wszystko tak, jak trzeba, żeby były miejsca pracy, żeby było z czego godnie żyć. Nie ma sprawy. A co tam się dzieje na górze, to nas nie obchodzi. Pojawiły się również informacje mówiące o tym, że pojawił się w tym miejscu problem natury sanitarnej. Jednak dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kraśniku dementuje te pogłoski. Plotkę ja słyszałem, ale też nie wiem, skąd ona powstała, kto jest źródłem tej plotki. No trudno coś powiedzieć. Wiem, że zawsze jak coś nie bardzo idzie, to zawsze akurat straszy się sanepidem. Ale tak już na poważnie, my kontrolujemy targowisko, może nie bezpośrednio całe targowisko na Baladyny, podmioty gospodarcze, które tam się znajdują i na obecną chwilę nie mamy żadnych tam zastrzeżeń do osób, które zajmują się handlem czy spożywczym, czy stricto owocowym. Z inicjatywy Jarosława Czerwa rozpoczęła się akcja zbierania podpisów w obronie targowiska przy Balladyny. Swoje poparcie dla obrony tego miejsca i ludzi tam pracujących można również wyrazić na Facebooku, gdzie zostało utworzone wydarzenie dotyczące właśnie tak zwanego starego targowiska. Protest w sprawie likwidacji targowiska przy ulicy Balladyny spotkał się z wielką akceptacją zarówno przedsiębiorców, którzy handlują na targowisku, jak i mieszkańców. W tym momencie zbieramy podpisy pod tym protestem. Zostało uruchomione na Facebooku wydarzenie, do którego włączyło się już blisko 200 osób. Mówimy wszędzie i głośno. Protestujemy przeciwko likwidacji targowiska przy ulicy Balladyny i zachęcamy mieszkańców do tego, aby włączyli się do tego protestu. Remont sali kinowej owszem jest potrzebny, ale nie takim kosztem, nie kosztem kilkudziesięciu miejsc pracy. Czy naprawdę burmistrz nie może znaleźć innego sposobu, żeby dofinansować remont kina? Trzeba określić priorytety, a wtedy na pewno znajdą się w budżecie pieniądze. Tak, przy ulicy Balladyny to nie tylko miejsce, gdzie mieszkańcy mogą robić zakupy, ale przede wszystkim miejsce pracy kilkudziesięciu przedsiębiorców. Źródło utrzymania kilkudziesięciu rodzin. Burmistrz moim zdaniem powinien zastanowić się, czy chce wspierać przedsiębiorczość w Kraśniku, czy chce wspierać utrzymywanie miejsc pracy, czy jest wręcz zupełnie przeciwnie. Nie może być tak, że czyjaś koncepcja
dotycząca lokalizacji targowiska powoduje zagrożenie tych miejsc pracy, zagrożenie bytu dla tych ludzi, którzy utrzymują się dzisiaj z pracy na targowisku przy ulicy Baladyny. Kraśnik potrzebuje miejsc pracy, Kraśnik potrzebuje rozwoju przedsiębiorczości, a nie igrzysk.